Witam wszystkich bardzo serdecznie, w szczególności witam miłośników twórczości Mistrza Świata Michała Tala. Zobaczymy sobie tu, jak grał z Gligoriczem. Partia grana była w turnieju pretendentów w 1959 roku. W miejscowości Bled, to jest teraz Słowenia. Tal gra białymi. D4. Skoczek F6. C4. G6. Jak wiemy, Gligoricz należał do wybitnych znawców obrony królewsko-indyjskiej. No ale Tal też był przecież wybitnym znawcą wszystkich debiutów i wybrał wariant Zemisza. Ruchem F3 zaczyna się wariant Zemisza. Białe kryją pole F4, chcą samemu zagrać G4, ewentualnie przyatakować króla. Roszada. No i goniec staje na E3, koń go nie zgoni. E5. Skoczek G2. C6. Teraz białe mogłyby czekać, bić na d4 figurą i uzyskać strukturę Marocego. Mogłyby. Tal wybiera inną kontynuację. D5, CD5, CD5, A6. Powstała normalna pozycja. Normalna pozycja A6. Hetman D2. No, goniec chce wejść na H6. Tu może pójdzie pion H. Zobaczymy. Na razie białe mają problem z białopolowym gońcem. Skoczek BD7. G4. No i tu chcą atakować, otworzyć linię H. H5. Gligoricz przeciwdziała. Teraz bije koniem H3. Taki wyczekujący ruch. Skoczek H7. I można było robić roszadę, ale Tal to Tal. Od razu bierze byka za rogi. Po skoczek df6 pozycja byłaby dobra. No ale wtedy nie było komputerów. I zagrał hg4. No jak wiemy, Talowi nie warto, znaczy strach otwierać linię. FG. Ruch w tekście jest słabszy. Zasłania gońca. Goniec H3. Skoczek B6. No, trzeba powiedzieć, że skoczek na B6 stoi delikatnie mówiąc nieszczęśliwie. Tal rozpoczyna atak. Goniec G5. Skoczek C4. Hetman D3, ofiara piona. Jeżeli skoczek B2, hetman F3 i na punkcie F6 czarny przegrywają. Hetman C7, hetman się uwalnia z podwiązania, broni skoczka B3. Skoczek idzie na A3, fatalna pozycja, wieża C1. Wieża C1, pozycja jest obiektywnie bardzo, bardzo ciężka dla czarnych. Gligoricz stosuje jeden ze swoich znanych numerów, ofiarowuje figurę na G4. On tak nieraz robi. I dobrze by było, gdyby białe zbiły. Jednakże Tal wykonuje wtrącone posunięcie. Goniec bije w 6. Goniec bije w 6. I być może Gligoricz to policzył, jednakże tu nie przewidział ruchu król E2. Król pozwala połączyć wieżę do ataku i ucieka. Goniec F6, skoczek B1, uderzenie podwójne tu i tu. Trzeba bronić skoczka. B3,
b4, atak z osłony, skoczek a3. No czarne jeszcze zdążyły łyknąć piona i mają trzy piony za figurę. No ale tal ma figurę, tal ma konisia i tal ma jedną figurę w ataku więcej, bo gońce są różnopolowe, różnobarwne, jak to woli. Ten chodzi po białych, a ten niestety tylko po czarnych. Koń idzie do ataku. B5. Idzie dalej do ataku. I proszę, kombinujemy jak Michał Tal. A Michał Tal ofiaruje gońca za otwarcie linii. Napada na gońca. Ofiary przyjąć nie można. Wieża CG1. Proszę, jak ładnie figury strzelają. Pięknie figury strzelają. Ta strzela. Ta strzela. Nawet ten se strzela. Kto potrafi, ten strzela. Szach. Król idzie. Mój król broni się sam. Skoczek na B6. Nie puszcza wieży na otwartą linię. Goniec F4. Wszystkim się zdawało, że tu nastąpi ofiara, ale po co ofiara? Ofiara wiązałaby się również z otwarciem linii F, nie tylko linii G. Na razie gonimy hetmana. I proszę, kombinujemy jak... Tak, w zasadzie proste posunięcie. Skoczek idzie do ataku na króla. Napad na wieżę idzie do ataku na króla. Wieża C8, próba wejścia tu, złapanie kluczowego pola i związania, ale tal ma szacha. Ale tal ma szacha. Jak tal ma szacha, to strasznie. Teraz wygrywało goniec G6. Wieża G6. Wieża G1. Wieża F8. I z wieżą więcej to już się wygrywa. Tal poszedł inną drogą. Skoczek F6. Po prostu widział, że tu wygrywa. To po co? Nie szukał lepszej. Skoczek H5. Skasował wieżę i obronił punkt C3. Obronił punkt C3, przez co nie ma wideo. Wieża C2. Hetman C2, jak policzymy figury. Białe mają wieżę za trzy piony. Konisia brać oczywiście nie można. Szach. Hetman B3. AB3, AB3. Tal policzył końcówkę. GH5. Ten jest izolowany, to nieważne. Trzeba piony rozizolować. Likwidujemy piona A. A tego nie puszczamy. Przywiązujemy do niego gońca. Likwidujemy piona A. Likwidujemy tego piona przy okazji F5. No zbić trzeba, no będzie pion, no próba uwolnienia. I proszę bardzo, kombinujemy jak Michał Tal. Kombinujemy z przyjemnością. B4. Odciągamy gońca, będzie groziło wieża B6. Ale tu tworzymy siatkę matową. Siatkę matową, szach in szach. Prawie jak w końcówce. Król, pion z boku i wieża tworzą siatkę matową. Wstąpiło król E8, też F6. I się poddał. Bo co? Dostanie szacha, musi pójść tu. Król przyjdzie. I nic nie można zrobić. No fantastyczna partia Tala, który nawet tak prostymi środkami, jakie mu zostały, potrafił stworzyć siatkę matową. Dziękuję za uwagę.